Teraz skupmy się, jak mierzyć energię w swoim domu. Oczywiście na rynku jest wiele różnych produktów. Ja od wielu lat stosuję produkt Zamela. Nazywa on się monitor energii o symbolu MEF01. On ma już kolejną wersję tego wydania. Charakteryzuje się tym, że łatwo go zamontować na szynę DIN, co właśnie widzicie. Następnie trzeba mu podłączyć zasilanie oraz za pomocą takich cyngowych mierników, odpowiednio skierowanych, tam jest bardzo ważne, że będą one mierzyły przepływający prąd i wiele innych parametrów dla każdej fazy oddzielnie. I to jest ogólnie podstawa do jakichkolwiek rozwiązań związanych z oszczędnością energii, z wykorzystaniem energii, tak jak u mnie, dzięki rozwiązaniu, o którym za chwilę Wam tutaj opowiem. Po lewej stronie mam cały tutaj panel, nazwijmy to, albo zbiór właściwie urządzeń, które pozwalają mi podgrzewać wodę w basenie z fotowoltaiki w okresie letnim, wspierać pracę kotła gazowego, który podgrzewa zarówno wodę użytkową, ciepłą wodę użytkową, jak i centralne ogrzewanie. Widzimy, że pompa jeszcze nie chodzi, wentylacja chłodząca układ jeszcze nie chodzi i grzałka dużej mocy 3 kW jeszcze nie chodzi. Tutaj mam temperaturę akurat mierzoną w basenie, no bo jest jeszcze ten okres letni, ale to nie jest istotne. Najważniejszym elementem związanym z połączeniem z tym miernikiem, tylko to może być inny miernik, ja pokażę na przykładzie tego miernika energii, jest ta konsola. I to, co dzisiaj teraz będę chciał Ci pokazać, to jak odczytać konkretny jeden lub dwa parametry z tego miernika. Tutaj mamy wiele parametrów wypisywanych. One są odczytywane regularnie co 20 bodajże sekund. Ja mogę wymusić odczytanie po naciśnięciu jednorazowo read now. No i widzimy tutaj, że dane się odświeżają. Ten parametr, który jest dla mnie najbardziej interesujący, to jest moc czynna i to jeszcze liczona wektorowo dla wszystkich trzech faz. Możecie sami zobaczyć, wchodząc na platformę, jak jesteście zalogowanymi użytkownikami, którzy subskrybują mój portal, możecie pójść do search firmów DIY i tu w polu najlepiej zaznaczyć, żeby on szukał, że dokładnie to, co napiszę, ma wystąpić. Należy napisać REST API. Po napisaniu tego słowa REST API znalazł aż 12 filmów na dwóch stronach. Tutaj widzimy, że dotyczy to akurat obsługi REST API dla kosiarki Husqvarna. To jest akurat połączenie bardziej zaawansowane i radzę je dopiero analizować po tym, jak poznasz podstawową wersję zapytania, ponieważ tego typu połączenie, integracja wymaga autoryzacji i później pobierania tokenu, walidowania tego tokenu, ale jest to tutaj opisane krok po kroku i pokazany program, jak został napisany. Wszystko dotyczy, tutaj widzimy, filmy należą do serii 5000 Husqvarna. Ale jak pójdziemy jeszcze na drugą zakładkę, to tu jest jeszcze Husqvarna, ale tutaj jest już integracja REST API dla początkujących. I tutaj pokazuję na tych filmach właśnie proste zapytanie, które pozwala mi odczytać na podobnej zasadzie, jak teraz to robię dla Zamela, informacje odnośnie poziomu cieczy w zbiorniku. Tam w ogrodzie mam zbiornik dla wody deszczowej. I tutaj są filmy pokazujące. Tu już widzimy, jest właśnie skupienie na temat, jak to zapisać w języku Lua, no w QuickAppie. I dokładnie takie samo teraz mam przygotowane rozwiązanie, przy czym my będziemy integrować się z urządzeniem Zamel. To teraz będę tworzył urządzenie wirtualne, czy też nazywane obecnie QuickApp. Tak więc po wejściu w dodanie urządzenia wybieramy inne urządzenia i wybieramy urządzenie QuickApp. Następnie sobie je nazywamy, więc piszemy sobie, że to będzie miernik energii.
No, dodam go sobie do grupy właśnie energetycznej, żeby łatwo było można porównać. I muszę wybrać typ tego urządzenia. Jeżeli je wybiorę jako zwykłe urządzenie, czym już wielokrotnie mówiłem, czyli generic tutaj device, to będzie urządzenie, które nie będzie miało takiego głównego ekranu w postaci zminimalizowanej, w postaci tych widgetów pokazującego jakieś wartości lub też umożliwiające wykonanie jakiejś akcji, na przykład załączyć i wyłączyć. To jest urządzenie typu miernik, w związku z tym jest tutaj urządzenie, które się nazywa Energy Meter. O, Energy Meter, i ono będzie miało typowy wygląd takiego przygotowanego przez Fibaro miernika energii, więc wybierzmy. Urządzenie zostaje stworzone i oczywiście wchodzimy do tego urządzenia i robimy edycję. I mamy tutaj od razu domyślnie wpisane parę rzeczy. Po pierwsze, będziemy musieli za pomocą Update Property i podania w tej drugim argumencie wartości właściwie kilowatogodzinach, dokładnie rzecz mówiąc, która będzie wypisywana jako główna wartość dla tego widgetu, a więc policzoną energię jako sumę energii czynnych zarówno dla fazy pierwszej, drugiej i trzeciej. Ale zacznijmy od początku. Mam kod już prawie że przygotowany, w związku z tym zamierzam go skopiować. Musimy sobie stworzyć zmienną, która określa nasz adres tego programu, ale nie zamraża wykonywanie całego QuickUpu. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Funkcja set timeout nie powoduje kompletne zamrożenie i brak reakcji, brak responsywności reszty aplikacji. Czyli jeżeli w ciągu tych 20 sekund ja będę klikał na jakieś na przykład stworzone na QuickUpie dodatkowe przyciski albo coś innego się będzie miało wykonać, to się wykona. Jeżeli ja bym tutaj użył funkcji nie tej, tylko tak zwanej funkcji sleep, o tej sleep, to jest zatrzymanie i w tym momencie QuickUp jest zamrożony, nic nie wykonuje, czeka aż minie ustalony czas. Dlatego jeżeli to są krótkie czasy, do 1 do 2 sekund i rzadko stosowane, to można użyć sleep. Natomiast jeżeli to ma się wykonywać często i ten czas oczekiwania może być nawet godzinny, dwugodzinny, ja i takie aplikacje tworzyłem, to trzeba koniecznie użyć set timeout. I w parametrach bloku wywołania, bo tutaj jest funkcja, która będzie wywoływana, jeżeli ja tej funkcji nie nazywam, to piszę po prostu, że to jest pusta funkcja, tego puste nawiasy, koniec tej funkcji i co ma być wywołane. W tym przypadku execution, więc wywołuje siebie ponownie. I funkcja, która będzie wywoływana co 20 sekund, no to jest to funkcja, którą omawiałem już wielokrotnie, czyli request zapytania HTTP. Jeszcze raz przypomnę, że on najlepiej jest wyjaśniony w filmie 5053, 5052 tutaj. Możemy wywołać funkcję execute i ona co 20 sekund będzie wypisywała na ekranie. Zróbmy tak. Czyli tutaj wypisujmy self, bo to jest funkcja klasy QuickUp, dlatego self dwukropek i nazwa execute. Zmienne są self kropka, a z nazwy funkcji self dwukropek. Save i patrzmy, co się dzieje na ekranie. Dostaliśmy tabelę. Format beauty. Pięknie, mamy wszystko. Mamy informacje odnośnie, znowuż, że urządzenie jest podłączone, dane na temat pierwszej fazy, dane na temat drugiej fazy, dane na temat trzeciej fazy. Dostańmy się do niego. O, w ten sposób, Active Power i tutaj odczytaj Active Power. Napisujemy. Super, udało się. Proszę. Tym razem zostało to już zwrócone w tym miejscu, jako wartość liczbowa, bo to już nie jest tabela. I w ten oto sposób dostałem moc pierwszą, czynną pierwszej fazy. I zobaczymy, jak to wygląda na ogólnym. Całkowita minus 290.